Katarzyna Dowbor przeszła bardzo trudną i ciężką drogę, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest teraz. Dzięki swojej pracy może pomagać wielu osobom, które zostały potwornie skrzywdzone przez los. Jedna z rodzinnych tragedii szczególnie ją poruszyła. Katarzyna Dowbor jest teraz jedną z najpopularniejszych dziennikarek oraz prezenterek w Polsce. Celebrytka w swoim życiu przeszła przez wiele trudnych chwil, które bez wątpienia znacząco ją zahartowały. Teraz jako prowadząca programu Nasz Nowy Dom jeździ po całej Polsce, aby pomóc tym, którzy bez wątpienia zasługują na to, aby podać im pomocną dłoń. Katarzyna Dowbor poruszona rodzinną tragedią właśnie ruszyły prace nad kolejnym sezonem programu Nasz Nowy Dom, który emitowany jest na antenie telewizji Polsat. W poprzednich odcinkach mogliśmy poznać wiele wzruszających historii, za którymi stała prawdziwa ludzka tragedia. W nadchodzących epizodach będzie podobnie, ale jedna z historii szczególnie poruszyła prowadzącą. Ciężko wręcz uwierzyć, że coś takiego mogło się przydarzyć jednej rodzinie. W tym wypadku mówimy o matce, która w wieku 40 lat została wdową, a na jej głowie nagle znalazło się zarówno utrzymanie domu, jak i wychowanie oraz opieka nad dziećmi. Niestety w pewnym momencie ich sytuacja stała się wręcz tragiczna. Jak tata zmarł, to miałam 1,5 roku, mówi bohaterka jednego z przyszłych odcinków. Dziewczynka przyznała również, że w ich domu było tak zimno, że kiedy się myli, to po prostu zamarzali. W niektórych ścianach domu znajdowały się wyraźne szczeliny, które zasłonięte były jedynie przez prowizoryczny wiatrołap. Brak sprzętów podstawowego użytku. Rodzina nie miała również normalnej kuchenki, czy ogrzewania w domu, a piec kaflowy. Problem był również z ciepłą wodą, bez której wiele osób zwyczajnie nie wyobraża sobie życia. Oczywiście to nie jedyna rodzina pokazana na zwiastunie, ale po wyrazie twarzy Katarzyny Dowbor widać, że pomaganie ludziom sprawia jej ogromną przyjemność i satysfakcję. Oczywiście remont domu nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jest bez wątpienia bardzo pomocny, szczególnie w takiej, jak zaprezentowana sytuacja.